Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 14 płyta, 20 ścieżka. The following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam. Kanto pierwszy, rozdział 5, tekst 15, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 19 czerwca 1969 roku w społeczności farmowej w New Vrindavan. శ్రీచైతన్యమనోభిష్టం స్థాపితం వేణుభూషలే సన్నిరూపదామయ్యందరాతీతపదాంతికం మల్లీహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగువాసం శ్రవణం రఘునాథాన్వితం తం సజీవం శాద్వైతం శాద్వైతం శావధూతం పరియన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహవన లలిత శ్రీ విశాఖానితాన్ హే కృష్ణ కరుణా సంగ దీనబంధు జగత్పతి గోపీసు గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తే Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So, you keep there? You can keep here. It is open? To jest otwarte. Jugupsitam dhanma kritinu sasaka. Sabhava raptas mahagnatik. So, in our last meeting, na naszym ostatnim spotkaniu, we have been discussing, my omawialiśmy, that sastra, że pisma, scriptures, pisma, if they simply, jeśli mają do czynienia jedynie z materialnymi czynnościami. Oczywiście czynności materialne powinny być uregulowane, aby doprowadziły do platformy duchowej. Ale jeśli nie dojdziemy do platformy duchowej, tylko posiadamy jakieś regulujące zasady na platformie materialnej, to nam nie pomoże. Religijność oznacza przygotowanie podstaw takiej. Przygotowanie podstaw, aby być wzniesionym do platformy duchowej. Tak jak jest powiedziane, dharma sanuskita pusa Vishakshena katha suja no padane dhrating jari samaye mahi keva. Dharma, wiara religijna, everything wszystko jest bardzo punktualne, dokładne. Ktoś udaje się punktualnie do kościoła czy do świątyni i wypełnia wszystkie rytualistyczne ceremonie bardzo właściwie, przestrzegając reguł i zasad. Ale jeśli na końcu, jeśli nie rozwinął miłości do Boga, wtedy Bhagavata mówi, śrava eva hi kevalam, to jest jedynie praca. Formalności. Kapłan kastowy, Goswami kastowy, kastowy mistrz duchowy, tylko formalność.
Ale obiektem nie jest Kryszna. Obiektem jest materialne szczęście. Ten rodzaj religijności czy przestrzegania regulujących zasad nie pomoże. Vyasadeva mówi, Jugupsitam, to jest ohydne. Ponieważ jeśli jedynie trzymasz się tych zasad, ty jesteś autorytetem. Ludzie zrozumieją, że to jest religia, a nic więcej. Ktoś może być wielkim ekspertem w wypełnianiu religijnych czynności. Ale to nie oznacza, że on może być wzniesiony do platformy duchowej. Vichakkhanasya arhati beditam vibha aranta parasya nivittita sukham pravattamanasya gunai ranatmana tata bhavan darsa chishtitam vibho. This may be little, to może być odrobinę pomocne, aby wznieść kogoś do duchowej platformy, ale dopóki ktoś nie jest faktycznie zaangażowany w służbę dla Pana, it cannot be. To nie może być doskonale osiągnięte. Później Vyasadeva mówi, Narada Muni mówi, tata karnat he vibhu anatmano dehabhimana ataeva gunai sattadhivi pravattamanasya janasya darshaya bhavaniti tamir bhavaniti. Dlatego napisz literaturę w taki sposób, żeby ludzie zostali zauroczeni Kryszną czy Najwyższym Panem. Jedynie oficjalne zrozumienie Kryszny, Bóg jest wielki czy Kryszna jest wszechpotężny, ale moja uwaga jest jedynie, jak polepszyć moje materialne warunki. Ten obrazek był dany w naszym Z powrotem do Boga gazetce. Może wszyscy pamiętacie, że ta grupa pana młodego udała się do domu panny młodej. W Indiach małżeństwo, ta strona panny młodej, jego ojciec, krewni idą z tą panną młodą do domu panny młodej. I małżeńska ceremonia ma miejsce tam w obecności wszystkich krewnych. Taki jest system. Małżeństwo miało miejsce w innej wiosce, jakieś mile dalej. W Bengalu ziemia nadal jest pełna rzek. Rzeki są uważane za takie ulice wysokiej, szybkiego ruchu. Dlatego to było ustalone, że ta grupa panny młodej tak zaczęła wieczorem przed małżeństwem i dotarli tam rano. I odpoczęli cały dzień i wieczorem małżeństwo miało miejsce, wesele było. Dlatego oni udali się łodzią i łódź wyruszyła
Wszyscy członkowie tej grupy Panny Młodej, oni tak czuli się senni. To było na rzece. I wiatr był bardzo przyjemny. Następnego ranka, kiedy się obudzili, zobaczyli, że stoją w tym samym miejscu. Wtedy byli zdziwieni. Jak to jest? Przewoźnik był zapytany. Jak to jest, że jesteśmy w tym samym miejscu? Nawet nie udaliśmy się kilka yardów do przodu. Jak to jest? Przewoźnik powiedział, że my wiosłowaliśmy całą noc. My nie wiemy, co się zdarzyło. Wtedy jeden przewoźnik zauważył, że kotwica nie była wyciągnięta. Kotwica była wbita w dno. I całą noc oni wiosłowali łodzią, jedynie wokół kotwicy ruszali się. Oni nie udali się nawet nic do przodu. Podobnie, jeśli nasza kotwica, że my chcemy tego materialnego szczęścia, przez które materialnego szczęścia, dla którego my możemy czcić Boga, my możemy chodzić do świątyni, do kościoła, składać pokłony, to jest przyjmowane jako dobre. Ale ktoś musi wznieść się ponad tą pozycją. To znaczy, jeśli ktoś, będąc w nieszczęściu, zbliża się do Kryszny, że mój Panie, jestem w nieszczęściu, proszę, pomóż mi. Kwalifikacja jest dobra w tym zrozumieniu, że on tak czy inaczej, on zbliża się do Boga. Ale jego skłonności nie są czyste. Jego skłonnością jest materialna radość. Wiasadeva mówi, ten rodzaj instrukcji w Twoich książkach nie pomoże ludziom dojść do standardu czystej służby oddania, który może uratować ich od wszystkich materialnych uwikłań. To jest całe znaczenie. Więc co powinno być zrobione? Ta sama rzecz, jak Krishna radzi, że ty nie musisz robić czegokolwiek, tylko bądź zaangażowany w świadomość Kryszny. Tutaj oczywiście jestem niezwykle zadowolony, że chłopcy i dziewczęta, którzy przybyli do mnie, oni natychmiast przyjęli Krysznę. Ale w Indiach, chociaż Bhagavad Gita jest pismem hindusów, nadal oni nie przyjmują tak łatwo świadomości Kryszny, ponieważ ich umysł jest taki wyszukany. Ktoś mówi, że ty czci boginię Kali, ktoś mówi, że ty czci Pana Siwę, ktoś mówi, ty czci Brahmę. W większości w świątyniach, świątynie, które są przeznaczone dla zarabiania jakichś pieniędzy, oni posiadają wszelkiego rodzaju bóstwa. W jednym miejscu jest Pan Shiva, w jednym miejscu jest bogini Kali, w jednym miejscu jest Ramachandra, w jednym miejscu. Tak, sklepy. Idziesz do sklepu i znajdziesz wszelkie rodzaje dobra, tam są gotowe. Jakiekolwiek ty produkty chcesz, płacisz cenę i bierzesz. To jest inny biznes, że kogokolwiek ty możesz kochać, proszę, przyjdź do mojej świątyni, zapłać coś i zobaczysz, Bóg tam jest. Widzisz?
I tam są jakieś również czynności misjonarskie. Oni mówią, jakiegokolwiek Boga możesz czcić, to jest to samo. Ale nasza filozofia Vaishnava nie mówi tak. Filozofia Vaishnava mówi, Bóg jest jeden. Filozofia Vaishnava, ty nie myśl, że to jest sekciarskie. To jest oparte na konkluzjach wedyjskich. W Rig Wedzie również to jest powiedziane, Bóg jest jeden. Tad Vishnu. Vishnu jest Paramam Padam. On jest najwyższym. Wedy nie mówią, że Brahma jest najwyższym, czy Pan Shiva jest najwyższym, czy Bogini Kali jest najwyższym. Nie. To jest mantra Rig Wedy. A co do Bhagavad Gita, jest tam jasno powiedziane przez Krishna. On mówi, ja jestem najwyższy, nikt nie jest większy ode mnie. My widzimy w Bhagavad Gita również tą samą rzecz. Ishvarah Paramah Krishna. Rzeczywiście, w Wedach najwyższy Pan jest przyjmowany Vishnu, czy Narayana, czy Krishna. Różne imiona Vishnu Tattwy. Nawet Sankaracharya, on również przyjął. Narayana jest najwyższym. Narayana. Więc Bóg jest jeden. Ale są różne rodzaje półbogów. To jest również prawda. Oni są przyjmowani jako różne części, integralne cząstki Boga. Jak my również jesteśmy. Półbogowie są również żywymi istotami. One nie są Vishnu Tattwą. Są Vishnu Tattwy, Jiva Tattwy i Shakti Tattwy. Vishnu Tattwa jest najwyższą prawdą absolutną. Jiva Tattwa jest integralną cząstką, a Shakti Tattwa jest energią Boga. Półbogowie. Ty możesz zostać półbogiem. Ty możesz zostać. Jeśli przestrzegasz procesu, jak zostać, wtedy zostaniesz jednego dnia półbogiem na słońcu. To nie jest trudne. Ty możesz zostać jednego dnia nawet panem Brahmą. Tak jak ty możesz zostać jednego dnia prezydentem Nixonem. Tak jak on. Do tego potrzebne są kwalifikacje. Ale ty nie możesz zostać Krishną czy Narayana. To nie jest możliwe. Bóg jest jeden. Ty nie możesz zostać Bogiem. Ale ty możesz zostać integralną cząstką Boga. Bardziej potężnym. To jest możliwe. Tak jak wy wszyscy jesteście Amerykanami, ale niektórzy z was mogą zostać wielkimi urzędnikami w rządzie, prezydentem, sekretarzem, urzędnikiem. Ale ich pozycja jest lepsza od zwykłej osoby. Podobnie półbogowie są czymś takim. Oni są różnymi urzędnikami najwyższego Pana Kryszny. Te rzeczy są opisane w Bhagavatam, że słońce wschodzi z polecenia Najwyższego Pana, księżyc wschodzi z polecenia Najwyższego Pana, ocean nie jest niepokojący, jest spokojny, niespokojny i taki cichy, jest w swojej pozycji z polecenia Najwyższego Pana. Każdy działa z polecenia Najwyższego Pana. I Chaitanya Charitamrita mówi, tak, Najwyższym Panem jest jedynie Krishna. Jakikolwiek inny półbóg, czy nawet Vishnu Tattwa, nawet Narayana, Vishnu, jest tak wielu, jak chciałem powiedzieć, manifestacji Vishnu Tattwy. One są wszystkie takie podległe Krishnie. Ishvara Parama Krishna. Dlatego tutaj punkt jest, że aby po prostu nakierować ludzi do Krishny, czy Najwyższego Pana.
Nie kieruj ich źle, że tutaj jest inny półbóg, tutaj jest inny półbóg, tutaj jest inny. Bhagavad Gita również w ostatniej instrukcji Bhagavan mówi: Mam ekam. Ekam znaczy jeden. Jedynie podporządkuj się mi. To jest werdykt całej literatury wedyjskiej. Ale jeśli ktoś myśli, że ja mogę czcić Brahmę, ja mogę czcić Kali, ja mogę czcić Shiva, czy wielu innych półbogów i nadal to jest ta sama rzecz, to jest impersonalistyczne widzenie, to nie jest prawda. Ponieważ według nich prawda absolutna jest bezosobowa, tam nie ma kwestii osobowości. Ale ponieważ my nie możemy skoncentrować naszej energii oddania czy uwagi na postaci bezosobowej, dlatego pozwól nam wyobrazić sobie jakąś formę Boga. To jest, chciałbym powiedzieć, zasadą impersonalistów. Oni wyobrażają sobie jakąś formę Boga i uzyskują doskonałość. I ostatecznie oni zostają impersonalistami, pogrążają się w blasku Brahmajyoti, bezosobowi. To jest ich filozofia. Filozofia Mayavada i filozofia Vaishnava są odmienne tutaj. Nasza Bhagavata mówi, że ostateczna prawda, absolutna prawda jest osobą. Brahman, Paramatma i Bhagavan. Vyasadeva mówi, że ty kieruj ludzi, uwagę do najwyższej osoby Boga. Teraz pytanie może być, że ktoś może podjąć służbę dla najwyższej osoby Boga bez zrozumienia prawdy, z sentymentu, tak jak czasami. To jest w większości w tym kraju. Niektórzy uczniowie, niektórzy studenci, oni przychodzą. Nie tak, że ktoś zrozumiał tą filozofię niezwykle wspaniale i on jest przekonany. Niektórzy z nich przychodzą z sentymentu. No dobrze, przyłączam się do tego ruchu świadomości Kryszny. A co dzieje się w tym przypadku? Przykładowo, ktoś nie rozumie filozofii, ale on przychodzi, przyłącza się do tego ruchu świadomości Kryszny. Wtedy jaki jest efekt? To jest również jasno objaśnione przez Narada Devę, że tattva sadhanmam charanamrijam hare bhajanna pakkuta patitta sujadi jatra ko kava abhadra abhud amusakin kova fiyatu abhudatang sadharmata. So Narada said, Narada mówi, that że porzucając wszystkie inne zaangażowania, tak jak to jest instruowane w Bhagavad Gita, że porzuć wszystkie inne zaangażowania, jedynie podporządkuj się mi. Dlatego jeśli ktoś z powodu sentymentu, bez zrozumienia, z powodu sentymentu podporządkowuje się, przychodzi do Kryszny. Tutaj on miał tak wiele obowiązków do spełnienia, jego życie rodzinne, jego obowiązek dla kraju, tak wiele obowiązków, każdy posiada tak wiele obowiązków, ale ktoś porzuca wszystkie inne obowiązki i jedynie przychodzi do Kryszny. Wtedy co zdarza się dla niego? To jest bardzo ważne. Wersja Narady Muniego. On mówi: Swadharma. Każdy posiada jakieś zawodowe obowiązki. Dlatego on porzuca zgodnie z instrukcją Kryszny. I charanambujam hare. I zaczyna służbę oddania, świadomość Kryszny. Wtedy po jakimś czasie, tak wiele, kiedy przybyłem z początku, tam było wiele, niewielu, kilku, powiedzmy, od 5 do 6, oni pracowali ze mną, ale teraz oni nie pracują.
Jest taka możliwość. Ponieważ ktoś może przyjść z sentymentu, wtedy po pozostaniu przez jakiś czas, on może zobaczyć, o, czym jest ta świadomość Kryszny, pozwól mi robić coś innego. Czy pozwól mi przyłączyć się do mojego poprzedniego zajęcia. Narada Muni mówi, że nawet jeśli osoba przyłączy się do świadomości Kryszny, porzuci wszystkie inne zawodowe obowiązki, nie będąc dojrzałym, upadnie. Niektórzy. Jest tak wiele powodów, ktoś może upaść. Nie tylko. Faktycznie, powodem jest Maja. Maja. To jest walka. Podjęcie świadomości Kryszny znaczy, to jest walka przeciw Maji. Maja próbuje utrzymać cię zauroczonym do tego materialnego świata. Ale jeśli ktoś podejmuje świadomość Kryszny, ona, Maja musi dać jemu ten... Maja nie może kontrolować już więcej, musi odpuścić. To nie jest pod jurysdykcją Mai. Ponieważ czytaliście w Bhagavad Gita, że Kryszna mówi, jest to bardzo, bardzo trudno wydostać się z uścisku silnej Mai. To nie jest. Ale jeśli ktoś przychodzi do mnie, czy podporządkowuje się mi, on natychmiast staje się poza jurysdykcją Mai, poza wpływem Mai. Maja jest zawsze silna. Tak jak ja objaśniałem tego ranka, czym jest Maja. Maja już tam jest, strona przy stronie, Kryszna i Maja, tak jak to światło. Tej strony jest światło, z tej strony jest ciemność. Przyjmij ten przykład. To światło. Jedna strona jest świetlista, inna strona jest ciemna. Ta ciemność i to światło są zawsze strona przy stronie, jedno przy drugim. Podobnie Kryszna i Maja, ponieważ Maja jest jedną z energii Kryszny. Kiedy Vyasadeva dzięki medytacji w Bhakti Yodze doświadczył całej rzeczy, co on zobaczył? On zobaczył Krysznę. On zobaczył najwyższą osobę. I również zobaczył Mayę z tyłu. Tak kiedy, jeśli stoisz, strona świetlista, twój cień nie jest po stronie światła. Cień jest po stronie tej tylnej. Z naszego tyłu Maja tam jest. Chociaż jesteś przed Kryszną. Ale wkrótce jak zostaniesz niewiele opieszałeś świadomości Kryszny, natychmiast Maja jest gotowa, aby cię chwycić. Maja zawsze idzie, strona przy stronie. Tak jak Kryszna jest wszechobecny, Maja jest również wszechobecna. Wkrótce jak jest brak świadomości Kryszny, tam jest natychmiast Maja. To znaczy, obejmuje. Co to jest? Jak to się nazywa? Chwyta w ten sposób. Objąć. Uścisk. Wkrótce jak ktoś Kryszna Bhulia zapomina o Krysznie. Zapomnienie o Krysznie znaczy radość zmysłowa. Dwie rzeczy tam są. Jedno, osoby materialistyczne, one są zaangażowane w czynności radości zmysłowej, zapominając o Krysznie. I transcendentaliści, wielbiciele,
Oni, nawet chociaż oni nie zapomnieli, ale oni nie są zainteresowani radością zmysłową. Oni są zainteresowani Krishną. Taka jest różnica. To jest Maja i Krishna. Maja jest zawsze silna. Wkrótce, jak jesteśmy nieco opieszali w świadomości Kryszny, Maja chwyci nas w ten sam proces. Tutaj jest powiedziane, jeśli ktoś nie jest bardzo silny, nie jest bardzo zaawansowany, niedojrzały i upada w uściski Maji znowu, Narada Muni mówi, tam nie ma, chciałem powiedzieć, straty. Abhadra oznacza wielką stratę, czy niepomyślność. Tam nie ma. Tam nadal jest dobro, nawet jeśli on upadnie. Dlaczego? W porównaniu do osoby, która jedynie trzyma się formalności religijnych zasad bez żadnego rozwoju miłości do Boga, tylko przestrzegając rutynowej pracy, w porównaniu z tą osobą, ta osoba, która przyszła podporządkować się Krysznie, czy to z sentymentu, czy tak, czy inaczej, ale upadła, ta osoba jest lepsza. Ta osoba jest lepsza. Tam nie ma, ja chciałem powiedzieć, żadnej wielkiej straty. Raczej to jest wielki zysk. Jak to jest zysk? Krishna potwierdził w Bhagavad Gita, to pytanie było zadane przez Arjunę, że Krishna, jedna osoba jest zaangażowana w Bhakti Yoga. Jest to bardzo dobre, jeśli ona może wypełnić Bhakti Yoga do doskonałego punktu i zostać wyzwolonym i wrócić do Kryszny, to jest bardzo wspaniale. Ale jeśli upada, wtedy jaka jest jego pozycja? Czy traci obydwie rzeczy? On traci świadomość Kryszny i wszystkie tę materialną radość? Wtedy gdzie on jest? Wtedy on jest nigdzie? Krishna powiedział, nie. To nie jest coś takiego. Jego pozycja nie jest taka. Jego pozycja jest dużo lepsza. Nawet jeśli upadł. Co tym jest teraz? Jeśli ktoś, ktokolwiek, niedojrzale, z niedojrzałości upadnie, wtedy w następnym życiu będzie miał możliwość narodzenia się w bardzo bogatej rodzinie, czy w rodzinie, jak chciałem, rodzinie Brahmina, prawdziwego Brahmina. Prawdziwy Brahmin znaczy suci, zawsze czysty. To jest prawdziwa kwalifikacja brahmińska, brahminiczna. Prawdomówność, czystość, mądrość, świadomość Boga. To są cechy brahminiczne. My dajemy, przeprowadzamy tą ceremonię świętej nici dla uczniów, uznając jego, że on otrzymał kwalifikacje brahminiczne. On porzucił to jedzenie mięsa, niedozwolone życie seksualne, hazard i intoksykację. I on intonuje mantrę Hare Krishna. On będzie stopniowo oczyszczony. On próbuje zrozumieć Krishnę, dlatego jest zawsze czysty. To jest takie uznanie. Ta ceremonia świętej nici jest uznaniem. Ale jeśli tylko zrobimy to pokazem, że teraz otrzymałem świętą nić, ja zostałem wyzwolony, ja mogę robić cokolwiek, wtedy znowu ja upadam. Ta sama zasada jest zawsze obecna. Maja i Krishna. Tak jak w Indiach. Ci narodzeni w rodzinie brahminów, oni fałszywie są dumni, że my narodziliśmy się w rodzinie brahmina, teraz jesteśmy doskonali. Teraz my możemy robić jakikolwiek nonsens. Nadal jestem brahminem. I to jest faktycznie, będzie robione.
I oni wykonują pracę niższe od śudrów i nadal uchodzą za braminów. To jest powód duchowego upadku Indii. Niektórzy ludzie, oni eksploatują jedynie rodząc się w wysokich rodzinach. Ale faktycznie tak nie jest taka pozycja. Prawdziwą pozycją jest przez cechę. Jeśli ktoś posiada cechę bramina, wtedy powinien być rozpoznany jako bramin, jak my robimy tutaj. Tutaj nikt nie narodził się w rodzinie bramina. Ale jak my ofiarowujemy jemu świętą nić? Dzięki cechom. To jest polecane przez Sanatana Goswamiego. Sanatana Goswami daje bardzo wspaniały przykład swojej Hari Bhakti Vilasa, że Yatha Kam Syam. On daje, że tak jak dzięki procesowi chemicznemu ktoś może przemienić metal dzwonowy w złoto. Podobnie za pomocą procesu inicjacji ktoś może zostać dwidża. Dwidża znaczy podwójnie narodzony, czy bramin. Możliwość jest dana. Jeśli ktoś upadnie z powodu niedojrzałości, ze standardu Bhakti Yogi, służby oddania, czy świadomości Kryszny, wtedy on otrzymuje w następnych narodzinach, czy to bardzo wspaniałą rodzinę bramińską, czy bardzo bogatą rodzinę. To nie jest. Jaka jest tam strata, nawet jeśli on upadnie? Ale to nie znaczy, że ja powinienem czekać na upadek. Nie. Tak jak w Indiach, dawniej, w koledżu medycznym, tam były dwa takie stopnie. Jeden jako MD, profesor, a inny był inżynier. Jaka jest różnica? Teraz po zdaniu, po regularnym uczestniczeniu w wykładach, powiedzmy 5 czy 6 lat, jeśli ktoś zdał egzamin, on przyjmował tytuł jakiegoś tam doktora medycyny, czy coś takiego. A jeśli nie zdał egzaminu, wtedy on otrzymał tytuł LMS. Lekarz licencjonowany medycyny i chirurgii. Dlatego po studiowaniu w koledżu medycznym przez regularne lata, 5 czy 6 lat, nawet jeśli ktoś poniósł porażkę, on jest uznany. Ale nie tak, że ma standard tego lekarza, który zdał egzamin. Ale on otrzymuje licencję, w porządku. Jeśli nie chciałeś studiować więcej, otrzymasz licencję, pozwolenie na praktykowanie, licencję. Podobnie wielbiciel, osoba w służbie oddania, w świadomości Kryszny, nawet jeśli upadnie z takiego czy innego powodu, nie będąc dojrzałym, wtedy on nie jest w stracie. On mówi, Narada Muni mówi, dlatego każdy powinien być zaangażowany w świadomość Kryszny. Jeśli zdamy egzamin świadomości Kryszny w końcu naszego życia, jest to bardzo dobre, ale nawet jeśli upadniemy, tak jak lekarz poniesie porażkę, jak my możemy wypełniać? My możemy pracować jako lekarz, my otrzymamy licencję,
Tak, narodzenie się we wspaniałej rodzinie. To znaczy znowu służba oddania. W Indiach bogata rodzina oznacza, oni muszą posiadać swoją prywatną świątynię. Ogólnie oni posiadają prywatną świątynię. Wszyscy bogaci ludzie. Teraz oni nie budują tego. Tak jak w waszym kraju. Bogaci, oni nie budują żadnych kościołów. Wszędzie ludzie tak zatracają zainteresowanie religią. Ale dawniej, powiedzmy, nawet 25 lat temu, zarówno Hindusi i muzułmanie, jeśli ktoś stawał się bogaty, natychmiast on próbował wybudować świątynię czy meczet. Ja mam osobiste doświadczenie. Kiedy robiłem biznes lekarski, jeden muzułmanin, jego imię był Abdullah. On dostarczał mi butelki. On był bardzo biedny. Ale robiąc ten biznes, dostarczając butelki mi, on został bogaty. Jednego dnia ja zapytałem jego: Abdullah, teraz masz pieniądze. Jak ty je zużyjesz, swoje pieniądze? On powiedział: Babaji. On powiedział, że mój drogi panie, ja mam intencję, aby zbudować meczet. Ludzie, czy to chrześcijanie, czy Żydzi, czy muzułmanie, czy Hindusi, dawniej oni byli religijni. I według swojej wiary oni budowali, czy to synagogi, czy kościoły, czy meczety, czy świątynie na całym świecie. Teraz stracili zainteresowanie. Widzicie? Otrzymanie narodzin w rodzinie czystego brahmina znaczy, on otrzymuje towarzystwo, ponieważ w rodzinie brahminia, czy bogatej rodzinie, czczenie Kryszny tam jest. Każda rodzina brahmińska, zgodnie z kulturą wedyjską, musi czcić Narayana. Każda rodzina brahmina, jeśli on nie czci Narayana, wtedy on jest odrzucony z rodziny brahmina. Taka była struktura. I Simatam znaczy rodzina bogata, bardzo bogata rodzina. Każda bogata rodzina miała świątynię, prywatną świątynię. Tak jak ja narodziłem się w rodzinie. Chociaż nie byłem członkiem tej rodziny, ja narodziłem się w bardzo bogatej rodzinie. Oni mieli świątynię. Nadal ta świątynia istnieje. Kiedy ostatniego roku udałem się do Indii, ja pozostałem w tej świątyni. Achyutananda, niedawno on tam był, on poinformował mnie, że on pozostał w tej świątyni. To jest możliwość. My otrzymujemy możliwość tej świątyni. Ponieważ narodziliśmy się w tej rodzinie, od samego początku naszego życia, my otrzymujemy ideę czczenia Radha Kryszny. Jest to bardzo wspaniałe. Dlatego tam nie ma straty. On zacznie znowu czczenie Radha Kryszny, czy to w rodzinie brahmina, czy w bogatej rodzinie. A jeśli ktoś nie podejmuje świadomości Kryszny, służby oddania, jedynie angażuje się w swoje opisane obowiązki jako brahmin, czy ksiatria, czy śudra, i on jest bardzo ścisły moralnie, on może otrzymać. On może również nie otrzymać, ponieważ to życie, jak to jest stwierdzone w Bhagavad Gita, tak, Wedy, Upaniszady. Ludzie nie rozumieją, że jak my jesteśmy tak usytuowani, jakakolwiek niewielka odmienność, różnica, my możemy upaść. Jak tam jest możliwość upadku ze świadomości Kryszny, tam jest możliwość upadku z jakiejkolwiek pozycji. To ludzkie życie, ludzka forma życia powinna być bardzo ostrożnie i bezpiecznie zużyta. Ten werset ja objaśniałem wczoraj.
Narada Muni radzi, że nakłoń każdego, aby był zaangażowany w świadomość Kryszny. Nieważne, nawet jeśli upadnie, tam nie ma straty. To jest zasadą. Jeśli on odniesie sukces, o, największa zysk. Największy zysk jest opisany w Bhagavad Gita. Najwyższa doskonałość. Najwyższa. Samsiddhim znaczy doskonałość. Paramam, najwyższa. Jeśli odniesiemy sukces w świadomości Kryszny, my osiągniemy największy sukces życia. Ale nawet jeśli upadniemy, o, tam nie ma straty. Ponieważ znowu narodzimy się w Suchinam, wspaniałej rodzinie bramińskiej, czy bogatej rodzinie kupieckiej, gdzie jest przykładowo, dzisiaj, w obecnej chwili, tam nie ma braminów, nie ma kshatriów, nie ma wajsiów, każdy jest śudrą. Sytuacja jest inna. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu uczynił rzecz bardzo łatwą. Czy zostaniesz braminem, czy śudrą, czy kshatrią, czy mniejszym od śudry, czandalą, czy kimkolwiek, to nie ma znaczenia. Podaj mi to intonowanie Hare Krishna. Jeśli trzymasz się tego, jeśli przestrzegasz regulujących zasad, twój sukces jest pewien. To jest dar Chaitanya Mahaprabhu. I to jest potwierdzone tutaj przez Narada Muniego, że tam nie ma straty. Nawet jeśli ktoś upadnie z platformy świadomości Kryszny, to nie znaczy, że my powinniśmy upadać. My musimy być bardzo stali i mocni i ze ślubem, drida vrata, determinacją. Kryszna mówi, że jak możemy zostać utwierdzeni w świadomości Kryszny? Jest to również objaśnione w Bhagavad Gita. Każdy, kto jest kompletnie wolny od wszelkich grzesznych reakcji, kto może zostać kompletnie wolny od wszelkich grzesznych reakcji? Oni są zawsze zaangażowani w poważne czynności, takie osoby. Ponieważ jeśli zaangażujesz się w poważne czynności, tam nie ma możliwości bycia zaangażowanym w grzeszne czynności. Ta czynność świadomości Kryszny, to nie tylko jest pobożne, to jest transcendentalne. Jeśli pozostaniesz na tej platformie świadomości Kryszny, łatwy proces. Tak jak my wypełniamy w dniu Vrindavan. Intonowanie, tańczenie, jedzenie Bhagavad Prasadam, słuchanie Bhagavata, czy Bhagavad Gity, próbowanie zrozumieć tego. Prosty proces. To nie jest bardzo trudny. I ty jesteś zadowolony z odrobiny Prasadam, nieważne czym to jest. Ten proces sprawi, że pozostaniesz taki umocniony. I nie odchodź od tego. Jakiekolwiek niewielkie regulujące zasady tam są, one nie są bardzo trudne. Po prostu trzymaj się tych zasad, intonuj Hare Krishna, jedz prasadam i twoje życie będzie sukcesem. Tutaj jest zapewnienie od Narady Muniego, że nawet jeśli on upadnie, nadal tam nie ma straty. Ale z innej strony, ci, którzy nie są w świadomości Kryszny, jeśli on jest takim uregulowanym biznesmenem, czy takim dobrym pracownikiem, czy tak wiele rzeczy, nadal jego zysk jest niczym. On jedynie pracuje, ponieważ nie ma związku ze świadomością Kryszny. Misją życiową, ludzkiej formy życia, misją jest zrozumienie Kryszny i związku. On lekceważy to. On nie ma informacji. Dlatego on nic nie zyskuje. Przykładowo, jeśli pójdziesz do miejsca, gdzie możesz zarobić pieniądze
tak wiele, ile chcesz. Jeśli uda się tam, jeśli nie zarobisz niczego, ty wrócisz z pustymi rękoma. Dlatego twoja misja staje się bez sukcesu. Podobnie, jeśli w ludzkiej formie życia jesteś jedynie zaangażowany w zwierzęcy sposób życia, jedzenie, spanie, łączenie w pary i obronę, we wspaniały sposób, wspanialszy sposób od ptaków i zwierząt, wtedy nie zyskujesz niczego. W wielu miejscach te rzeczy są bardzo wspaniale objaśnione. My rodzimy się ignorantami. Dziecko rodzi się ignorantem. Jeśli ojciec, matka, ci wyżsi, tacy nadrzędne osoby nie dadzą jemu wykształcenia, wtedy jego życie jest stracone. Ze strony dziecka nie ma błędu. To jest błąd tych kierujących. Podobnie w tej ludzkiej formie życia, jeśli państwo, ojciec, nauczyciel, szkoła, college i każdy, którzy są odpowiedzialni za wychowanie dziecka w wiedzy, aby został mądrym, jeśli nie dbają o to, jedynie będą szkoleni we wspaniałym jedzeniu, wspaniałym spaniu i łączeniu się w pary wspaniałej i obronie wspaniałej, wtedy tam nie ma zysku. Życie jest. Możliwość jest stracona. Narada Muni mówi, że bez dojścia do świadomości Kryszny, jeśli on jedynie jest zaangażowany w wypolerowany sposób, w tej zwierzęcy sposób życia, jedzenie, spanie, łączenie w pary i obrony, wtedy nie zyskuje niczego. A z innej strony, jeśli osoba bez żadnej wiedzy, bez żadnego zrozumienia, przez sentymentu podejmuje świadomość Kryszny i będąc niedojrzałym upada, tam nie ma straty. To jest konkluzją. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śloba Prabhupada. Jaya Acharya Deva.